Zakończył się bieżący remont tczewskich pływalni. Przez ostatnie tygodnie z użytkowania był wyłączony zarówno mały, jak i duży basen. Basen od 4 grudnia działa bez przeszkód po remontach, które zostały zaplanowane. Chciałem nadmienić, że mały basen działa już od tygodnia wcześniej. Jesteśmy po remontach w dwóch aspektach. Wykonaliśmy remont niecki basenowej, a dokładnie uszczelnienia niecki basenowej dużego basenu pomiędzy samą konstrukcją niecki a plażą, tak zwaną plażą, czyli tam gdzie biegamy wokół basenu, to jest tak zwana plaża. Ta nieszczelność wynikała tym, że pojawiła się woda, która ściekała na mały basen. Te prace zostały wykonane z lekkim poślizgiem, dlatego też duży basen nie został otwarty równo z małym. Mały został otwarty troszeczkę szybciej, czyli tydzień szybciej od tygodnia już działa. Wyremontowaliśmy całą przepompownię, jeżeli chodzi o system rur, którymi przepływa woda, która uzdatnia wodę w basenie. Cieszymy się z tego, że zarówno i mali, i duzi pływacy mogą już korzystać z naszego obiektu. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że pływacy z UKS-u dwójki mogą już pływać i trenować na naszym obiekcie. TCSiR czeka na kompleksowy remont i termomodernizację. Miasto pozyskało na ten cel 15 milionów złotych z Polskiego Ładu. Według zapowiedzi urzędników prace mają ruszyć po wybudowaniu pływalni na Suchostrzygach.